Krakowiak po zwycięstwie na Gali FEN24. Witamy serdecznie. Witam również. No więc to, od czego trzeba koniecznie zacząć, to noga. Co z nogą, czy już jest jakaś wstępna diagnoza? Myślę, że torebka stawowa jest uszkodzona. W jakim stopniu to się dopiero okaże, bo dopiero jedziemy do szpitala. Już widziałeś, w którym momencie walki to się stało, czy dopiero po walce? Czułem w walce, natomiast nie było to na tyle odczuwalne. Tak, to jest adrenalina, są emocje i pozwoliło mi to normalnie walczyć. Nie odczuwałem skutków jakichś negatywnych w trakcie walki, dopiero po zaczęło się odzywać. Zmiana rywala jest to najgorsze, co się może stać, szczególnie w tak krótkim odstępie czasu. Mówiłeś, że musi się całkowicie przeembolować gameplan na Mateusza, no więc w Twojej opinii, czy udało się go wdrożyć, albo w ilu procentach udało się go wdrożyć? Tak naprawdę najważniejszy jest skutek końcowy, tak? Bardzo cieszę się, że była to mocna walka, weszliśmy w fajne jakieś tam wymiany. Cieszę się, zmiana rywala na pewno pod kątem sportowym na plus, tak? Uważam, że Mateusz jest bardziej wymagającym przeciwnikiem i tym bardziej cieszę się ze zwycięstwa nad nim, tym bardziej po dobrej walce. Były dwie próby gilotyn z każdej ze stron. Jakbym zapytał przewrotnie, która gilotyna była bliżej zakończenia? No myślę, że moja, tak? Końcówka drugiej rundy. Myślę, że gdyby to trwało 5-10 sekund więcej, to było to dopięte, dokręcone, także zabrakło czasu. Chciałem w takim razie zapytać o narożnik, bo jeżeli dobrze widzieliśmy, za siatką, potwierdźcie, jeśli się mylimy, Dawida Pepłowskiego. Tak, zgadza się. Dawid jest moim trenerem zapasów, więc działamy. Jak dużą rolę odegrał w tych przygotowaniach? No bo umówmy się, że zapasy to w nowoczesnym MMA najważniejszy element. Oczywiście, ja uważam, że zapasy są najważniejszą płaszczyzną, tak? Wychodzi dobry stójkowicz na dobrego parterowca i teraz pytanie, kto ma lepsze zapasy, bo pytanie, czy stójkowicz ma na tyle dobre obrony, żeby bić się w stójce, czy parterowiec na tyle dobre sprowadzenia, żeby wdrożyć swoją grę, tak? Także do tych zapasów faktycznie przywiązujemy dużą uwagę. No myślę też, że doświadczenie tutaj Dawida fajnie ułożył game plan. Słyszałem te wszystkie porady z boku i wdrażaliśmy to w akcję, tak? Natomiast myślę też, że muszę podziękować całej reszcie mojemu narożnikowi, tak? Mojemu głównemu sparring partnerowi Adrianowi Bartosińskiemu, który też uważam, że namiesza w polskim MMA. To jest bardzo dobry prospekt, ma 3-0 i trzeba, uważam, że też zwrócić na niego uwagę. Oraz Kubie Pawlakowi, który jest odpowiedzialny za moje przygotowanie motoryczne. Początkowo też w moim narożniku miał być mój główny trener Adrian Dziarnowski, natomiast tak się złożyło, że w tym samym czasie mój kolega klubowy Mateusz Ostrowski walczy w Czechach, dlatego Adrian pojechał do Brna. Jak się czułeś kondycyjnie w tej walce? Bo wydawało się, że w drugiej rundzie trochę było ciężej. Po pierwszej rundzie czułem się super, naprawdę czułem, że jest tej mocy naprawdę dużo. Natomiast w drugiej rundzie niepotrzebnie może się troszkę podpaliłem. Czułem, że naruszyłem Mateusza i chciałem go dokończyć. Wystrzelałem się troszkę, natomiast porady z narożnika fajnie utrzymały tą walkę po mojej stronie, tak? I trzeba było troszkę tempa zluzować, mądrze zawalczyć. Pierwsze zestawienie to był Michał Tarabańka. Chciałbyś się z nim zmierzyć, czy już teraz byś chciał innego rywala? Zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Nie wykluczam. Jestem gotowy. Zobaczymy generalnie. Teraz mówię, muszę podleczyć troszkę kontuzję. Zobaczymy, co jest z nogą, ale nie mam żadnych przeciwwskazań, żeby z Michałem się bić. I pod koniec tej walki udało ci się poddać. Myślałeś, że się uda, czy po prostu chciałeś to dociągnąć do końca? Priorytet to było dowieść zwycięstwo do końca. Mówię, słuchałem się narożnika tak jak powiedzmy trenerzy widzą to z boku wszystko lepiej, tak? I mam zakodowane w głowie, że to co słyszę, to robię, tak? I przede wszystkim trzeba było dowieść zwycięstwo do końca. Cieszę się bardzo, że udało się zakończyć to przed czasem, tym bardziej nie wiem, 10 czy 12 sekund przed końcem. No wciąż wszystkie pojedynki wygrane przed czasem, więc ten tytuł, który gdzieś tam Federacja Fight Exclusive Night mi przypisała, mistrza skończeń przed czasem, wciąż jest jak najbardziej aktualny.
Na hali było bardzo dobrze słychać Twoich kibiców. Czy to Ci pomogło w jakiś sposób w walce? Oczywiście, tak. No ten doping jest nieoceniony tak naprawdę, tak? To w walce naprawdę wszystko słychać i jak przychodzą jakieś tam momenty kryzysowe, no to wyciąga to do góry, tak? Niesie do przodu. No chyba słuchałeś, bo jak krzyczeli napierw, to naciskałeś dalej. Akurat tam w walce kojarzę taki moment, muszę też to na spokojnie sobie obejrzeć, natomiast narożnik mi krzyczał, uspokój, uspokój, wyrównaj, a z trybun słyszę, wiadomo co. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję również.